Cześć. Wybrałem się dzisiaj na taki malutki stawik. Kilka lat temu nagrałem właśnie z tego miejsca jeden film. Tak pomyślałem, że tutaj w przerwie od studiów wpadnę sobie na chwilkę i zobaczymy, czy coś się zmieniło. No więc standardowo zaczniemy film od pokazania, że tak powiem, czego będę dzisiaj używał. To jest kijek, którego dokładny nazwę blanku wpiszę Wam w informacjach pod filmem. Vanquish 2000. Dobra, ja tutaj użyję sobie fluorokarbonu 20 od Varivas. Zrobię około pół metra. Myślę, że w zupełności wystarczy. Tutaj mam nadzieję, że może zobaczycie węzeł, który stosuję. Ostatnio często go używam, bo jest dosyć prosty i szybki w wykonaniu. Generalnie robię sobie pętelkę z tego fluorokarbonu. Następnie plecionkę. To jest plecionka z obciąg 0,6 albo 4. Powiem szczerze, nie pamiętam. Dobra, i z jednej strony pętelki przekładam plecionkę i owijam dwa odcinki fluorokarbonu. Tutaj sporo tych nawojów trzeba zrobić. Dobra, tutaj przy okazji powiem szczerze, ja częściej używałem zderzakowego węzła, natomiast jestem ciężki w wykonaniu i go znielubiłem i polubiłem natomiast ten węzeł. Możecie mi napisać w komentarzu, czy ktoś z Was na przykład też z niego korzysta, bo ja generalnie jestem z niego naprawdę bardzo zadowolony. I teraz tak, jeżeli owinęliśmy tą pętelkę i jeżeli przełożyliśmy w tym przypadku pętelki z tej strony plecionkę, to końcóweczkę przełożmy ze strony przeciwnej. Dobra, ja tutaj nie stosuję długich tych odcinków fluorokarbonu, ponieważ tutaj jak widzicie jest żyłeczka, ten fluorokarbon mocno wystaje i on po prostu przez przelotki ciężko przechodzi. W związku z tym ten odcinek nie będzie za długi, żeby sobie nie utrudniać rzutów. I na sam koniec przywiążę jedną z zagrawek. Ja tutaj użyję jednej z mniejszych, którą posiadam. Tu akurat mam od Spinval. Ale też stosowałem na przykład Yanteksy, które mają mniejsze rozmiary. I bardzo fajnie się to sprawdzało. Tutaj jeszcze wspomnę, generalnie używam dosyć grubego fluorokarbonu, ponieważ to sporo zaczepów, dużo gałęzi leży w wodzie i nie chcę po prostu rwać za często. Albo rzucimy sobie na taką jasną. Ok, tak w zasadzie wygląda cały mój zestaw. No i zaczynamy.
Ojej. O kurde, chyba ich tam całkiem sporo siedzi w tym jednym miejscu. No, no powiem szczerze, ten to jest chyba jedno z największych. Ups.
takiego fioletowego. Jest. Zaraz zabiję.
No już w pierwszym rzucie uderzył. A tu ładnie brać zaczęły. Praktycznie co? O, jest.